Witam serdecznie o moich skromnych progach. Ja jestem Arak i za to jest 20 odcinek z gry God of War Ragnarok. W chwili obecnej znajdujemy się w Midgardzie, a dokładniej rzecz ujmując w starej chacie Kratosa. Ponieważ mod nie był zbyt dokładny w określeniu miejsca teleportacji. No i to co teraz musimy uczynić, to musimy użyć mistycznej bramy, żeby wrócić do reszty ekipy. Zapraszam do oglądania. Brama przed nami, tak więc już ją uruchamiamy, no i lecimy. Coś ty sobie myślał? Ja chciałem pójść do Fenrira. Na dwa dni? Nie okłamuj mnie! Po coś tu przyszedł? Sam? Pragniesz śmierci? Tak samo jak ty. To czemu? Czemu? Co przede mną ukrywasz? Próbowałem kroczyć twoją ścieżką, spełniać twoje kaprysy. Ty w to wszystko nie wierzysz. Ale jestem z tobą, bo najważniejsze jest twoje bezpieczeństwo. Nie tylko to jest ważne. Kto zadba o ciebie? Nie potrzebuję twojej ochrony. Jesteś tego pewny? Co ty wiesz? Nie mogę powiedzieć. Musisz mi tylko zaufać. Ty też miałeś tajemnicę. To nie to samo. Dlaczego? Nie byłeś szczery. Mama też. Mieliście powody tak jak ja. Dlaczego nie możesz... Później. No to wracamy do Kratosa, tylko najpierw trzeba by sobie przypomnieć, jak się Kratosem walczy. Cholera, bo dawno żeśmy nie walczyli. Dobra, jedziemy. Kolejny finisher, tam widziałem, wyżygało się gdzieś zdrowie. Tu się wyżygał szał i możemy teraz na spokojnie pobawić się z resztą smerfów. Dobra. Elegancko. Dobra, zdrowie wyleciało. Jedziemy i mamy jeszcze jednego zawodnika. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Oj, oj, oj. Dzień dobry. A kimżeż pan jest? Tej walki chyba jeszcze nie znamy. Dobra, jesteśmy w bardzo, ale to bardzo złym miejscu. Lecimy na środek polany i tutaj się z Paniusią pobawimy. Elegancko. Pięknie. Dobra, zmiana broni. Ładnie. Wszedł szybki strzał. Dobra, chyba jej nie wyszło. Dzień dobry. Elegancko, kontra weszła. Jedziemy. Pięknie. Ładnie. Elegancko. Cudownie. Dobra, lecimy. Oj, oj, oj. Lecimy strzałem. Oj, niedobrze, niedobrze. Pięknie. Pięknie. Co ci zrobiliśmy? Elegancko.
Oj, i znowu nas cholera trafiła. Elegancko. Przestań, proszę. Dobra, odsuńmy się troszkę. Pięknie. Elegancko. Dobra. Oj, nie, niedobrze. Dobra, siekierka by się przydała. Szybki runiczny robi robotę. No proszę! Kto by się spodziewał? Cierpienie, jakiego nie umiesz sobie wyobrazić. Nie! Atreusie! Nie chcesz tego zrobić! Uspokój się! Ujesz mi to! Była nam bliska. W tym momencie bardziej przydasz mi się żywy. Atreus, do domu. Do domu? Serio? Powiesz całą prawdę, kiedy wrócę. Teraz muszę to naprawić. Pójdziemy z nim. O, wasza wysokość. Miło znów cię zobaczyć. Brautnefr. Nie spuszczajcie go z oczu. Słyszałeś, słoneczko. To dalej, ruchy, ruchy. Czego ci potrzeba? Nie zamierzam dłużej tkwić w tym świecie. Ruszamy do Vanaheimu. No, to zostaliśmy sami. Brama do Vanaheimu raz, proszę. Wybierz furię lub męstwo. Męstwo nie wykorzystuje szału do zadawania obrażeń, lecz do leczenia. Drogę szału Kratosa możesz wybrać w dowolnym momencie w menu broni. Jak zamierzasz się stąd wydostać? Stworzyłam zaklęcie, które pozwoli mi spędzić trochę czasu w innym świecie. Może zdążę znaleźć to, czego szukam. Czyli co? Źródło magii, które trzyma mnie w Midgardzie. Znajdziemy je i zniszczymy. Pomogę ci. Ale to nie cofnie tego, co zrobiłem. Wiem. I całkiem możliwe, że na koniec cię zabiję. Idziemy czy nie? Tak więc wychodzi na to, że w końcu, po tak długim czasie, Freja pękła. No i zobaczymy, co z tego ciekawego wyniknie. Ja przy okazji sprawdzę sobie chatę i sprawdzę sobie podwórko. Może coś gdzieś leży jeszcze do podniesienia. Generalnie rzecz biorąc, tak, zdrowie by się przydało, ewidentnie. Ale wychodzi na to, że nic więcej tutaj nie leży, więc co?
A nie, tutaj coś jest. Tutaj leżało ładnie. No to lecimy. Furtka i Vanaheim. Jedziemy. Bez tego nigdzie się stąd nie ruszycie. Ha, co wy byście beze mnie zrobili, nieudacznicy? Czego oczekujesz od Kratosa, wasza wysokość? Zawsze zdawałaś się bez trudu sama zdejmować klątwy Odyna. Tamte klątwy były osłabione przez Fimbulwinter, ale i tak nie zdjęłam ich sama. Ta wciąż jest silna. Czyli ta cała gadka o zabijaniu to u was, bogiń, sposób upominania się o pomoc? Nie przypominam sobie, żebym prosiła o pomoc ciebie. Bo nie prosiłaś. Kiedy ta miejscówka pojawiła się na mapie, postanowiłem odwiedzić dawną kumpelę od kufla. Coś czuję, że jak wam pomogę, to trafię dokładnie tam, gdzie chcę. A czemu tak czujesz? Bo o ile nic się nie zmieniło, ona nadal rozbija się z tym twoim tępym bratem. Freyr, nie ma z tym nic wspólnego. Mów co chcesz. Jaja mnie dziś swędziały, więc wiem swoje. Dobrze jest, pojawiła się furtka, broka spędziały jaja, elegancko. Przyciąga mnie klątwa spętania. Jej źródło jest głębiej. Za mną! A tu mamy nową lokację. Jak w muspelheimskim sraczu. I woń równie mocna. To ładnie tu. Ale jeśli dzięki temu się pogodzą... To tylko tymczasowy sojusz, Mimirze. Cokolwiek innego wymagałoby zaufania. Daj spokój! Wiesz, że to nie Kratos odpowiada za twoje cierpienie. Obaj odpowiadacie za moje cierpienie w takim samym stopniu. Czyli będziemy mieli leśny, taki tropikalny secik, jeżeli chodzi o miejscóweczkę. Pięknie. Hej, a może zagadka dla rozluźnienia atmosfery? Co leci, choć nie ma skrzydeł? To proste. Czas. Musisz się bardziej postarać. Ładnie. Jeszcze ci pokażę. A tutaj widziałem kruka, którego zaraz sobie ogarniemy, albo i nie ogarniemy. Dobra, Łajzo, gdzie się pojawisz? Elegancko. Kruk zdjęty. A tutaj mamy srebro. Pięknie. Ciekawe, czy węże tutaj też będą. I skorpiony. Zobaczymy. I cóż my tutaj mamy? Tutaj mamy tylko robaki. Chodźcie, poszukajmy jakiejś drogi. Po tej stronie mamy skrzynię, do której oczywiście się nie dobierzemy, tak więc lecimy dalej. Możemy wykrzesać. Tędy. O nie, coś jest nie tak. Moje zaklęcie zaczyna słabnąć. No tak, już działa, Fimbulwinter. Nie rozumiesz, zostanę wyrwana z tego świata. Co można zrobić? Coś, czego wolałabym uniknąć. Najwyraźniej nie mam wyboru. Falki! Okej, Freya będzie latać teraz. Miałaś sposób na klątwę Odyna? Nie, odkryłam go, gdy zyskaliście zdolność podróży. I to żadne rozwiązanie. Ta postać jest bardzo ograniczona. Tak już działa, Fimbulwinter. Milcz. Freya będzie latać, Freya będzie ptakiem. A my podnosimy furtkę i lecimy dalej. Patrz pod nogi. Przez te wilgoć rośliny są wyjątkowo agresywne. Dobra, nie będzie węży, nie będzie skorpionów, będą zabójcze rośliny. Może być. Może być. W sumie musi być, bo nie mamy na to i tak wpływu. Ale za to wpływ mamy na tą skrzynię. Możemy ją oczywiście otworzyć i zabrać srebro. Handlowali tu mieszkańcy Osa. Dlaczego go nie odbudowali?
O, proszę, tam jest legendarka. To cieszy, a tutaj coś było słychać. Tylko pytanie, co? O, dzień dobry! Dzień doberek! Elegancko. Ciekawe, gdzie też się wszyscy podzieli. Widocznie się wycofali. Poukrywali się po lasach i zatarli ślady za pomocą magii. Nie sposób dociec, ilu ich zostało, ani do nich dotrzeć. A sobie zrobili tu niezły rozpierdal, co? Możesz podziękować za to Mimirowi. Wojna z Vanami to nie był mój pomysł. Chciałem zaaranżować małżeństwo, które by ją zakończyło. I cóż to był za sukces? Cały plan zakończył się nie mniejszą porażką niż to małżeństwo. Znowu przypuścił atak, gdy tylko poszłam na wygnanie? Dobra, gdzie była ta skrzynia? A co my tutaj mamy? Tutaj mam kolejną skrzynię. Ale to nie o tą skrzynię mi chodziło. Dobra, ona będzie tu. Ona jest tu, czyli musimy jakoś od góry się tam dostać. A tu mamy kolejnego chwasta do zdjęcia. Pięknie. Srebro, nie, roztrzaskana runa tym razem. I dobra, tutaj mamy glebę do rozwalenia. A tutaj srebro do podniesienia. Ładnie. I od tej strony było wejście do góry. No to lecimy. Cholerne rośliny. Są bardzo dobrze zakamuflowane. Trzeba się naprawdę konkretnie rozglądać i być uważnym. Dobra. Mam nadzieję, że to już wszystkie. Podnosimy wieko, zabieramy gadżety. Targowisko, co? Skało drewno nam wjechało. Bez sensu, żeby tylko zbierały kurz. Można i tak do tego podejść. Zdrowie. I okej, lecimy tutaj. I zaraz elegancko rozpizgamy glebę. Ładnie. Cóż my tutaj mamy? O, i tutaj mamy jakiś wiersz? Wierszol. Nie. No tak, głupie pytanie. Zmierzając do miejsca nieznanego mapą. Wybitny sonet Kwasira, autora literatury popularnej. Jak mocno potrafi owładnąć marzenie. Niechaj świadczy los człowieka tego, co sprytem, odwagą i przodków pierścieniem chciał dojść do bogactwa wielkiego. Do krain dalekich i ziem tajemniczych ze świtą wraz podróżowali. I mimo, że plany ich pełzły na niczym, to śmierci się wciąż wymykali. Legendy o skarbach i komnatach złotych nie dały im wyrzec się marzeń. Pakował się więc człowiek ten wiecznie w kłopoty, by przerwać swe pasmo porażek. Więc jeśli usłuchać chcesz zewu przygody, bądź gotów na wszystko. Również na zawody. No i elegancko, elegancko. Dobra, jest ceramika. Więcej ceramiki, no i wyskakujemy. Dobra, ale cały czas się zastanawiam, jak się dostać do tej skrzyni. No tędy, no ja pierdzielę, dobra. Bracie, myślisz, że nam odpuści, jeśli jej pomożesz? Nie wiem tego, ale chcę pomóc. Później zobaczymy. Ano, później zobaczymy, ale teraz najważniejsza jest legendarka. I szybki runiczny atak. Proszę bardzo. Gniew mroźnego pradawnego. Potężna lodowa wiązka, która zamraża wszystkich trafionych przeciwników. Przytrzymaj R1, aby przedłużyć czas trwania ataku. Dobra, czyli mamy lodowy laser, którego oczywiście nie chcemy. Przecież to znakomite miejsce na sklepie. Krasnoludy w Vanaheimie? To by było coś.
Oj, 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 dobra, tędy lecimy. Jest, wejście na górę. Lokacja mała, ale stosunkowo zakręcona. Fajnie, fajnie. Tam mamy skrzynię i tutaj mamy zdrowie. W sumie niepotrzebnie braliśmy to zdrowie, no ale jak już żeśmy wzięli, to jest wzięte. Oj, 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 oj. Gulon. To jest cholera gulon. Dobra, i Brock jest teraz w naszej drużynie. Ładnie. Elegancko. I teraz piźniemy sobie toporem, zamrozimy dziada i jedziemy. To miejsce sprawia, że wspomnienia z twojego ślubu wracają. Szykowni goście i wyborne pieczyste. Chociaż pamiętam, że twój brat zrobił wtedy paskudną scenę. Dlaczego ciągle do niego wracasz? Mój brat to nie twoje zmartwienie. Zrozumiałeś to? Lepiej niż ci się zdaje. Widzę, że Brock ewidentnie lubi Frey wbić taką szpileczkę w boczek, żeby nie było jej za dobrze. A my mamy kolejną skrzynię. Pięknie. Dobra, wracamy z powrotem na główną ścieżkę. I lecimy dalej. Topór właśnie powinien do nas wrócić, bo zapewne się jeszcze przyda. My mamy iść tam. Tutaj nie możemy wejść. Tutaj też nic nie ma. No to lecimy. Dobra, jest kolejny tunel. Przełazimy. Dalej flora będzie jeszcze groźniejsza. Obyś był na to gotowy, krasnoludzie. Słuchaj, dobrze wiem, jak trudno o zgodę w rodzinie. Sindri i ja tak długo byliśmy skłóceni, że czułem, jakbym wcale nie miał brata. Po części to moja wina. W końcu od niego odszedłem. Ale i tak to jego za wszystko obwiniałem. Czy ta historia nie brzmi ci znajomo? O co ci właściwie chodzi? O to, że nawet nam udało się zakopać topór wojenny. Jak tylko poszliśmy po rozum do głowy, to wszystko było jak dawniej. W mgnieniu oka stał się równie wielkim wrzodem na dupie, co wcześniej. Z rodziną tak już jest. Trzają brać całym dobrodziejstwem inwentarza. Dlaczego mówisz mi o tym wszystkim właśnie w tej chwili? Moim celem jest odzyskanie wolności. I nie zamierzam pozwolić, żeby ktokolwiek mnie rozproszył. Zrozum. Mówię tylko, że jeśli tak by się zdarzyło, że znowu spotkasz się z bratem, to może warto na chwilę zapomnieć o tym, co było i chociaż spróbować porozmawiać. Dosyć tego! Kiedy znowu stanę twarzą w twarz z Freyrem, będę już kimś zupełnie innym. Wolną osobą, rozumiesz? Nie dojdzie do tego, dopóki tkwię w tej absurdalnej sytuacji. To zbiera ci duma. Obyś umiała się jej pozbyć szybciej niż ja. To była poruszająca opowieść. Chciałbyś. No i mamy ostatniego kręcioła w tym miejscu. A przy okazji runiaczek nam się otworzył, odblokował. Co nam wyjedzie? Jabłko! Pięknie! Czyli teraz zwiększy się nasz pasek. To cieszy, to naprawdę bardzo cieszy. Co takiego zrobił Odyn, żeby wszystkich przepędzić? Jaką broń kazał skonstruować krasnoludom? Tak jakby Mjolnir to było mało. Ile szkód może wyrządzić jedna osoba?
Zależy od broni i osoby. No i to jest bardzo dobre stwierdzenie. Zależy również od osoby. Dobra, bierzemy ostrza, palimy chwasty. I tutaj mamy skrzynię. Oczywiście bierzemy jej zawartość. Co tam masz? Pewnie drogie. Rzeka. Dawniej była pełna łodzi przypływających z przeróżnych osad. Nigdy nie była taka pusta. No, ale teraz jest. I nic się na to nie poradzi. No chyba, że później coś zaradzimy na to, że rzeka jest pusta. I może ściągniemy tutaj trochę ludzi. Co to jest? Tudzież elfów. Nie teraz, bracie. Mamy towarzystwo. Tudzież innych osobników. Dobra, jedziemy. Ojojoj, nie tak to miało wyglądać. Pięknie. Mamy tu kolejnego chętnego na łomot. Uwaga! Ojojojoj, udało się, dobra, w ostatniej chwili. Dobra, zajmujemy się najpierw tym dziadem. I jedziemy. Dobra, jest finisher, czyli jednego dziada będziemy mieli mniej i drugim spokojnie będziemy mogli się zająć. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra, pięknie. Topór. Jedziemy. No dobrze, dobrze. Nie było aż tak bardzo źle. Ale dobrze też nie było. Najważniejsze, że zostali pokonani. Tutaj mamy kolejną skrzynię, do której się oczywiście nie dostaniemy. Tutaj coś było, czy nic nie było? Nic nie było. Dobra, jedziemy. Jedziemy dalej i teraz pójdziemy ewidentnie tędy. Hola! Stójcie, jeśli wam bebechy miłe! No dobra, stoimy i co? Do dzieła! A i to! Czyli... przyjmują gości? Skąd mam wiedzieć? To już nie są moi wyznawcy. Czyli mamy tutaj pułapki również pozostawiane. Tak więc trzeba uważać. Trzeba naprawdę uważać. Skakuj! Cieszysz się, że stary dobry wrok ratuje ci skórę? Kurwa! Wypadałoby po niego pójść. No raczej tak. Ale zanim pójdziemy po broka, to oczywiście sobie tą platformę pooglądamy. Dobra, nic nie ma. Idziemy za brokiem. O, proszę. A brok wisi za nóżkę. No i kogo my tu mamy? Jednooki kazał innemu bogu odwalać brudną robotę?
Tor zajęty. Nie służymy Odynowi. Nie? To wybraliście sobie kiepskie miejsce. Nie sądzisz? No, no. Tylko bez gruźb, bracie. O, znam ten głos. Wiesz co? Odciąłbym ci łeb. Ale widzę, że ktoś mnie ubiegł. Ano, dobrze widzisz, bracie. Nie, nie jesteśmy braćmi. Sprzedałeś moją siostrę tej gnidzie. Zawarliśmy pokój. A! To prawda? Gdzie on? Hm? I gdzie moja siostra? W asgardzkim lochu? Żyje w ogóle? Odpowiadaj, ty! No to poleje się krew. Stój! A to co? Dlaczego mówisz jej głosem? To ja, Ingvi. Nie mamy wiele czasu. Posłuchaj. Oni przybyli tu na moją prośbę. Przybyłam odzyskać to, co mi odebrano. Już za późno. Nie możesz cofnąć wydarzeń. Mogę. I cofnę. A teraz przepuść ich. Więc... służysz mojej siostrze. Jak my wszyscy. Pójdź go. A więc trzeba było kobiecej ręki, żeby zaprowadzić porządek. Elegancko. I jesteśmy w obozie Freyra. Czemu się tak zostawiła bez wieści, ty wredna babo? O, zamknij buzię, Blabr. Chodź tu. Cóż, znalazłem, kogo szukałem. Chyba zostanę tu i pogadam. O, no co ty powiesz? Rób jak chcesz. Bracie, mam prośbę. Chcę zamienić słowo z Lordem Freyrem. Konfrontacja. Pomów z Freyrem. Brok, skąd ci przyszło do głowy, żeby rozkładać swój kram w mojej kuźni? Wiesz, to, że cię przytuliłam, wcale nie znaczy, że nie mam was dość, wy kłótliwe gnojki. Naprawiliśmy bramy, żebyś mogła sobie łazić między światami, niewdzięcznico. Łazić? Tu jest moja rodzina. Może dla ciebie to wiele nie znaczy, ale dla mnie tak. Dla mnie to również coś znaczy. Inaczej nie pogodziłbym się z moim bratem, zakutym łbem. Niech mnie troll kopnie. Nie wiedziałam, że Huldrowi bracia wrócili do gry. Nawet żyjemy sobie razem jak prawdziwa rodzina, więc nie wygaduj mi tu. Okej, no ładnie. Pomóż mi zatem w kuźni, poprotkujemy sobie. Dobra, wysłuchaliśmy rozmowy między krasnoludami. Quest Konfrontacja prowadzi nas do rozmowy z Freyrem, ale z Freyrem pogadamy już w następnym odcinku. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca, wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!